Witajcie, edukacja na maksa z tej strony, kolejny odcinek serii Shogi, kolejna partia z Mistrzostw Polski, a dokładnie z otwartej Mistrzostw Polski, ponieważ w pierwszym dniu niestety odpadłem podczas partii z Krzysiem Sieją i tak się złożyło, że potem telefon miałem rozładowany, więc nie mogłem kolejnych partii nagrać, dopiero nagrałem partię z następnego dnia. No i drugiego dnia turnieju czekała mnie partia z Miłoszem Romanem. Wiedziałem, że Miłosz preferuje raczej wieżę ruchomą i spodziewałem się po Miłoszu raczej wieży ruchomej, stąd też liczyłem na ruch od otwarcia gońca. No i tak się stało. No i tradycyjnie poleciała Sadybisia. Prosiliście mnie jeszcze o jedną rzecz. Już prosiliście mnie, żebym obrócił szachownicę. Okej, teraz wszystko jest dobrze. Teraz już widać, że jestem na dole. Dobra. Miłosz o dziwo, pomimo, że zagrał od otwarcia gońca, spodziewałem się, że przejdzie wieżą podobnie jak Krzysiu, jednak zagrał statyczną. No to na to miałem pewne przygotowanie, troszkę nietypowe, zresztą zobaczycie sami. Oczywiście ustawiłem się wieżą na Sodebisi, tak, to jest moja ulubiona strategia i to cały czas trenuję. A Miłosz wykonał taki ruch. W przypadku, kiedy byśmy grali tak jak teraz jest, to jest tak najbardziej ruch poprawny, chociaż wydaje się, że dość pasywny, ale pozycja w tym momencie zaczyna się bardzo ostra. Nie wiem, czy wiecie, pewnie nie, że w tym wariancie Sodebisia troszkę wygląda jak Yoko Fudori. Po zbiciu pionka następujemy do takiej oto ciekawej pozycji. Jak widzicie, w tym momencie teoretycznie jest pokazana lekka przewaga dla Sente, jednakże nie musi tak do końca być. Wymiana gońców. Komputer, czy komputer pomyli w ogóle coś innego? Komputer chyba, mam wrażenie, że strasznie wolno myśli, co teraz zrobić. Jaki teraz jest ruch dobry? Ja oczywiście wziąłem srebrnym i tutaj zagrał Miłosz dość pasywnie. Tego faktycznie nie miałem w przygotowaniu, nie spodziewałem się raczej, że zagrasz tak. Zagrał pionkiem, spodziewałem się być może wzięcia pionka, spodziewałem się być może rzutki gońca tutaj w to miejsce. Tutaj rzutki gońca niekoniecznie, ponieważ po tym, jeżeli by goniec został, pojawił się tutaj. A teraz jest mój. Teraz jest jego ruch, oczywiście musiałbym cofnąć, jeżeli jego goniec pojawiłby się tutaj. Czemu nie mogę tego ruszyć? O, teraz mi pokazuje. Nie mogę to w ogóle zmienić, ruszyć tego w ogóle. Z jakichś powodów. Chwileczkę. No dobra, w każdym razie, jeżeli by zrzucił tutaj gońca, to ja po prostu przesunąłbym się na środkową linię. Także tego ruchu się spodziewałem, jednakże zagrał Miłosz, zagrał inaczej. W takiej sytuacji ja stwierdziłem, że najbezpieczniej będzie przegonić wieżę i tak też się stało. Następnie ustawiłem króla do centrum. Pytanie było z mojej strony, czy wybrać ten ruch, czy ten ruch, czy ten ruch. Ja zdecydowałem się mimo wszystko bliżej generałów, ze względu na tą potencjalną zrzutkę tutaj gońca. Miłosz zagrał obronnie, złoty chroniąc również przed potencjalnymi rzutkami gońca. No i ustawiłem srebrnego troszkę jak do Jagury. Jak na razie można byłoby powiedzieć, że nasze ruchy idą dość dosykowo, dość poprawnie. I nawet bym powiedział, że zatrważająco komputerowo. Chociaż tutaj troszkę zmiana. Nie wybrałem wieży statycznej ponownie. Stwierdziłem, że trzeba dołożyć kolejnego generała do ataku. I tutaj próbować się wspinać. Ale z racji, że mój przeciwnik zrobił gangi, i ja stwierdziłem, okej, gangi zrobił, ja idę agresywnie statyczną jednak. Wracam na pozycję, wracam Sodebisi na wieżę statyczną. No i teraz zaczyna się wyścig, kto będzie szybszy. Okazało się, że Miłosz nie zdecydował się na ruszenie srebrnym do ataku, tylko wzmocnienie obrony przez skoczka. Oczywiście dopuszczał dalej wymianę, ale
Poza tym nie dało się z tym nic zrobić. Wreszcie ruszył srebrnym. Pionek. Trzeba było dojść do wymiany ze skoczkiem. Taki był mój plan. Żeby mieć materiał do walki. Oczywiście tutaj klasyczna wymiana srebrnego, wzięcie wieżą, rzutka pionka, wracamy z powrotem. Ktoś by zadał pytanie, dlaczego nie ten ruch? Sprawa jest bardzo prosta. Zrzutka gońca w tym miejscu. Oczywiście Miłosz mógłby z tego ruchu pójść dalej tutaj, ale to dalej nie jest dobre, ponieważ no, rzucam po prostu pionka i nic się nie dzieje. Tutaj ciekawy ruch proponowany przez komputer, zrzutka pionka. Zobaczmy tą propozycję. I ja chyba miałem podobną koncepcję, ale wyszło troszkę inaczej. Raz sami zobaczcie. Zacząłem od srebrnego, następnie stwierdziłem, że zdobędę troszkę materiału, czyli skoczkiem wezmę i lance, i skoczka. I przy okazji zablokuję mu wieżę. No i w tej sytuacji aż prosiło się o wzięcie, o zrzutkę tej gońca. Z niewyjaśnionych dla mnie przyczyn coś mi się wydawało, że on tutaj rzuci gońca, że będę się wymienić i tak naprawdę poprawię pozycję, ale przecież tutaj ta wieża była cały czas pod atakiem. Z niewiadomych totalnie przyczyn zagrałem to, co proponował wcześniej komputer. Tylko w tej pozycji już nie było to takie genialne. Trzeba było teraz brać złotego, ja albo lancę zrzucić. Tutaj widzę ruch lancą. Komputer nawet nie postrzega na tego ruchu dość tragicznie. Co potem? A, dorzucić lancę. A jakby on po prostu po tej lancy srebrnym ruszył, to co? To uciekam wieżą. No i no tak nie wygląda, nie podoba mi się ta pozycja totalnie. Chociaż komputer twierdzi, że jest dalej dość duża przewaga. W każdym bądź razie ja odczynę wieżą i pojawiła się zrzutka gońca. Zwróćcie uwagę, że tak dalej planowałem z tą lancą działać. Ignorując możliwość potencjalnej wzięcia lancy, bo tutaj też oczywiście groziła mi rzutka pionka. Dlatego Miłosz wzmocnił obronę. Cały czas jest, mówicie, gigantyczna przewaga dla niego. Ja cały czas mówię, że jest przewaga dla mnie, a jest przewaga dla niego. Także w każdym razie była szansa na tą przewagę. Czy po tym gońcu byłaby moja przewaga? Jeszcze nie. Czyli przewaga rzędu 10 punktów dla Miłosza. A ja dalej szarżuję, bronię, atakuję. No i trzeba oczywiście uciec, no bo przy wzięciu pionka, pionkiem skoczka oczywiście leci wieża. Oczywiście Miłosz wziął srebrnego. No i dorzucił do obrony. No i z racji, że pionków nie miałem żadnych, trzeba było jakoś uciec. Dlatego stwierdziłem, że przekieruję wieżę na tą linię. Oczywiście promocja. Komputer sugerował obronę tego pionka z jakichś powodów tutaj gońcem, albo potencjalnie może ucieczkę gońca. No tak się nie stało, więc... Aha, czemu nie ma... bo ja stwierdziłem, że jeżeli bym zrzucił od razu złotego, no to po prostu by tutaj zbił i się wymienił, a tak stwierdziłem, że troszkę go przegonię. I, no i w sumie stało się de facto to samo, tak? No pozycja dla mnie ostatecznie wychodzi dość słabo. No ale no tego gońca teraz darować nie mogę osobiście. Także rzutka gońca, dołożenie gońca. O, co ciekawe, tutaj sugeruję, żeby jednak wziąć lancę. Dlaczego ja nie chciałem tej lancy wziąć? To jest dobre pytanie. Czyli konsekwentnie przedłużałem swoją agonię w
tej pozycji. No i teraz już zasadniczo nie ma ze mnie co zbierać. Nie ma opcji, trzeba ginąć i zasadniczo zaraz mówimy już o sumę, tak? No i w tym momencie tak naprawdę stwierdziłem, że już nic z tego nie zrobię i się poddałem. Z ciekawszych pozycji, które tutaj powstały, na pewno to, ta pozycja na pewno wzbudzi pewne emocje, pomimo tego, że wydaje się, że moja pozycja jest gorsza, no kapkę może jest, to na pewno jest tu dużo fajnych, ciekawych struktur. No ja osobiście uważam, że nie było tak źle. Zwracam również uwagę, że Miłosz to jest teoretycznie gracz drugi dan, więc teoretycznie w tym momencie dwa poziomy wyżej nade mną. Także w przypadku wygranej byłby niezły skarb. No ale tak wyglądała partia, nie poszło oczywiście, więc czego oczekiwać więcej. Ja dziękuję serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że mimo wszystko film wam się podobał. Trzymajcie się i widzimy, słyszymy się w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia.